Czy można mieć instalację bez kamienia? Zero problemów w przyszłości. Dzisiaj Ci pokażę, jak napełniamy my wodą całkowicie pozbawioną wszystkiego instalację grzewczą. To do dzieła. Większość instalacji w Polsce, przynajmniej domowych, jest napełniana po prostu zwykłą wodą z kranu. O czym wspominałem na odcinku, który możesz sobie zobaczyć tutaj. My natomiast, jeżeli klient sobie życzy, napełniamy instalację wodą całkowicie zdemineralizowaną wraz z inhibitorem korozji. Jak to robimy? Do tego będziemy potrzebować stację odwróconej osmozy, pompkę, która zwiększa ciśnienie i zwiększa wydajność osmozy. I za chwilkę po prostu to wszystko połączę i opowiem Ci, jak to działa. Leci ci na pukel, wiesz? A torba ci leci już całe. Tutaj wykonawca po prostu nie dokręcił śrubunku. I się zrobiła mała pogódź. Zanim podłączę stację osmozy z wodą, chcę po prostu wypłukać największy brud, żeby nie osiadł mi na filtrach. Pozbywamy się też wszystkiego, co jest w szlaukach, bo pompowaliśmy już u klientów z inhibitorem korozji, więc nie chcemy ani rzucać na filtr, tylko po prostu chcemy czystą wodę. No i pozbywamy się też powietrza, które utrudniło pracę stacji. Jak już mamy wypłukane, to możemy... podłączyć się do stacji, a samą stację podłączyć do instalacji. Ze stacji wychodzą dwa przewody. Jeden to jest przewód odrzutowy, o którym za chwilę Ci opowiem. I niebieski z już uzdatnioną wodą. Teraz go rozwinę i pójdę do konsulata. Przewód odrzutowy do kanalizacji. I teraz krótkie wprowadzenie, jak brudna woda, albo może nie w takim dosłownym znaczeniu, wchodzi nam najpierw na filtr węglowy, który pozbywa się wszelkich chlorów, metali ciężkich z wody. To jest wstępna filtracja. Później, gdy już jest z tego oczyszczony, idzie na filtr piankowy i on już jakby pozbywa się do reszty części takich stałych. I taką już wodę całkiem czystą dopiero podajemy na filtr odwróconej osmozy. Filtr odwróconej osmozy to taki filtr, w którym pory tego filtra są tak małe, że przechodzą przez niego prawie tylko cząsteczki wody. Prawie, no bo nic nie jest idealne. I stopień filtracji jest na poziomie 99%, a nie 100%, ale to i tak jest bardzo dobry wynik. Żeby taki filtr mógł pracować 3 lata, on nie może tylko filtrować, bo zatkałyby się te pory i w pewnym momencie już po jak przefiltrowaniu jakiejś ilości wody nie pracowałby dalej. I stąd mamy właśnie odrzut zbędnej wody, więc część wody przechodzi przez filtr i staje się tą już wodą praktycznie całkowicie czystą, a część wody jakby obmywa tą powierzchnię tych porów, tego filtra i trafia do kanalizacji. Im wyższe jest ciśnienie podawane na filtr odwróconej osmozy, tym jest i większa sprawność procesu filtracji i też większa wydajność całego systemu. Także
Uruchamiamy całe urządzenie. Jeszcze będzie nam potrzebny prąd. Tak jak wspomniałem, obrócona osmoza pracuje z tym wyższą wydajnością, im wyższe mamy ciśnienie. Tutaj w sieci mamy około 4 bary, a ta pompka podnosi nam do 6, czyli maksymalne ciśnienie, jakie przyjmuje ten filtr i dzięki temu mamy też maksymalną wydajność, jaką możemy uzyskać z tego urządzenia. Bez pompki byłaby wydajność około 1 litra, z pompką to już są 2 litry na minutę, więc już całkiem racjonalny czas można uzyskać napełniania instalacji. I tak, odpalamy pompkę podnoszącą ciśnienie. Umożliwiamy przepłukanie się samej membrany i napełnienie wody. No i oczywiście na tym liczę jeszcze główny zarząd. Tak jak widać, jak wyłączę pompę, to wolniej się kręci licznik. Znacznie to przyspiesza proces samego napełniania. Jak efektywny jest ten system? Możemy sprawdzić. Mierząc wodę ciągową, którą tutaj wcześniej odrzuciłem, ona ma, możesz podejść, ona ma rozpuszczonych sobie 283 jednostki na milion, natomiast woda wychodząca ma 6. Ale to jest jeszcze, jeżeli dłużej podczekamy, to ta wartość przynajmniej tutaj w tym kubelku nie spadała nawet do zera, więc za jakieś 5-6 litrów wody prawdopodobnie to zacznie jeszcze bardziej spadać i praktycznie będzie 99% filtracji wody, które idzie na instalację. Przejdźmy dalej. Ponieważ mamy tutaj instalację ogrzewania podłogowego, my wstępnie będziemy tutaj napełniać każdą pętlę pojedynczą, żeby wypchnąć od razu troszeczkę powietrza, które normalnie się znajduje w rurze i tym samym odpowietrzyć. Jest to takie wstępne odpowietrzanie, bo w kolejnym odcinku pokażę Ci, jak przebiega proces samego odpowietrzania instalacji podłogowej. No i tak każdą z tych pętli będziemy musieli napełnić osobno wodą uchlapianą, a na sam koniec wprowadzimy jeszcze inhibitor korozji. A czy Ty miałeś problem z kamieniem w swojej instalacji? Chętnie usłyszę Twoją opinię. Napisz w komentarzu, czy miałeś problemy, czy nie. A my tymczasem kończymy i pozdro. Wszystkiego dobrego.